jeszcze zanim zaczniemy film, dziękuję bardzo wszystkim, którzy zostaną do końca. Traktujcie ten film jak podcast. Miłego oglądania. Hejka kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będziemy mieli Q&A, które wam obiecałam w ostatnim odcinku w poniedziałek, a więc zaczynamy. Cassandra Equestrian pyta, czy ktoś ci kiedyś zaproponował współpracę? Pozdrawiam cieplutko. Ja też cię pozdrawiam, nie, nikt mi nigdy nie zaproponował współpracy i myślę, że na razie nie będę miała żadnych współprac, ale zobaczymy może w przyszłości. Ile masz hobby horse'ów? Takich prywatnych, których nie sprzedaję, mam 3. Jest nimi Pancho, Pride i Collide. I to są moje takie 3, których nie sprzedaję. A mam jeszcze 7 takich, które, na których od czasu do czasu jeżdżę, ale one są wystawione i jeszcze jakieś tam starsze. Ogólnie w całej swojej karierze uszyłam 47 bodajże hobby horse'ów. Jak masz na imię? Mam na imię Wiktoria. Czy masz zwierzę? Tak, mam pieska Lunę, który ma właśnie teraz aktualnie miot ze szczeniaczkami. Do tego jeszcze mam kota, 2 koty, Rafika i Milkę. I jeszcze królika, który jest tam z tyłu, ale to jest bardziej już mojej siostry. Bo ogólnie moja siostra gra teraz w SSO, więc jakbyście słyszeli jakieś klikanie, no to właśnie ten. Ile trenujesz hobby horsing? Hobby horsing trenuję od prawie roku w... No, hej, za niedługo będą 2 lata kanału. No to wtedy będzie też coś ciekawego. I to były pytanka od Natalii Rogali. Serdecznie cię pozdrawiam i lecimy dalej. Pytanka od Hobby Horses Team, czyli Patrycji, która była na ostatnim vlogu. Jaki był twój rekord skoku na hobby horse? W starym roku, w roku 2022, skoczyłam 98 cm. Ale ja sobie to tak zeruję i mój aktualny rekord to 95 cm, które skoczyłam na ostatnim vlogu, gdzie pobijałam właśnie rekord. Można sobie wejść na kanał, naprawdę fajnie, fajny vlog. Od kiedy nagrywasz na YouTube'a? Od 1 czerwca 2021 roku. Pamiętam to i po prostu to był pierwszy film, gdzie wam życzyłam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Jaki jest twój ulubiony film jeździecki? Mam 2 ulubione filmy. Jeden jest po bodajże holendersku i się nazywa Golden Gens. Tu będziecie mieli jakieś zdjęcie czy okładkę. On jest na Netflixie. A tak jeszcze poza tym to Pędzące Serce. To też jest film na Netflixie. I ogólnie bardzo fajne. Jeszcze ostatnio z Anetą oglądałyśmy Emma's Chance, Szansa Emmy. To też jest fajne, to jest akurat za darmo na CDA, polecanko. Ile masz hobby horse'ów? No to tu... To byłoby na tyle z pytań od Hobby Horse Team. Serdecznie cię pozdrawiam i lecimy dalej. Iwona Kraluch. Ile masz hobby horse'ów? To już odpowiedziałam, 3 prywatne, 6 czy 7 takich tych i jeszcze jakieś dodatkowe. Który jest twoim ulubionym? O, moim ulubionym jest koń, który kiedyś się nazywał Waćpan, teraz się nazywa Pancho. Będę o tym wspominać, bo osoby, które kojarzą tego konia z poprzednich odcinków, później mogą się troszkę dziwić. Ile uprawiasz hobby horsing? Właśnie jakoś tak chyba od lata... Rok temu, no. Na rocznicę mojego pierwszego filmu o hobby horsingu i w ogóle pierwszego dnia, gdzie zaczęła się ta pasja, też będzie coś specjalnego. Startowałaś kiedyś w jakichś zawodach? Tak, startowałam w 2 zawodach hobby horsowych. Pierwsze były w stajni na wyspie, a drugie były w... w stajni w Jaworznie, w Ciężkowicach. To wszystko.
Serdecznie Cię pozdrawiam i lecimy dalej. Stajnia Ogryzek. Czy szyjesz koniki bardziej dla siebie, czy na sprzedaż? To zależy, bo w sumie ja szyję konie tak po prostu, lubię szyć te hobby horsy. I po prostu ja spędziłam na pewno więcej godzin na szyciu hobby horsów, niż na jakby jeżdżeniu na nich. Samo też to, że uszyłam ich już prawie 50 w niecały rok, właśnie pokazuje to, jak bardzo ja lubię to robić, lubię po prostu eksperymentować i tak dalej, a to, że je sprzedaję, jest wynikiem tylko tego, że po prostu robię miejsce na nowe, a za pieniądze sprzedaży po prostu kupuję nowe materiały albo rozwijam siebie, swoje pasje. I to było pytanie od Stajni Ogryzek. Serdecznie Cię pozdrawiam, lecimy dalej. Beatrix pyta. Tu jest komentarz odnośnie sprzedaży. To już Ci tam odpowiadam. Koniusia pyta. Jaki hobby horse jest Twoim ulubionym? No to właśnie ten waćpan, który teraz jest panczem. I ile masz lat? 20 lutego miałam 12 lat. Martinez 23. Od jak dawna jeździsz na hobby horse? Właśnie od niecałego roku. Na którym hobby horse jeździsz najczęściej? A to jest bardzo ciekawe pytanie. I w sumie tak, ja już tą listę przeglądałam i zastanawiałam się, na którym hobby horse ja jeżdżę najczęściej. I chyba to widać po tym, że jeżdżę najwięcej na waćpanie. Jako hobby horse. Jak często jeździsz na hobby horsach? Na hobby horsach jeżdżę tak, w sumie to bardzo, bardzo zależy, bo od pogody, bo no w naszej Polsce, kochanej, pogoda wygląda tak, że raz jest 25 stopni i w ogóle super pięknie, fajnie, następnego dnia leje cały dzień i jakby to jest bardzo od tego uzależnione, ale tak średnio, no to tak 3 razy w tygodniu, jakoś tak. Kiedy nagrasz nowy film? No, staram się właśnie tak raz, dwa razy w tygodniu. Czasem po prostu mam taki przypływ, że nagram jeden film i później mam w głowie takie, a jeszcze zrobię to, jeszcze zrobię to, jeszcze zrobię tamto. I po prostu już się we mnie buzuje, żeby nagrywać te filmy, ale później mam takie, Wiktoria, uspokój się, na spokojnie rozplanuj sobie to, bo jak znowu zrobisz serię daily, a później się nie będziesz odzywać przez miesiąc, no to trochę słabo wyjdzie, więc staram się to tak pomysłowo rozkładać w czasie i też wykorzystywać to, jaka jest właśnie pogoda za oknem. Kiedy nagrasz teren? I właśnie myślałam nad tym pytaniem i w sumie można by pomyśleć, bo dawno, bardzo dawno w terenie nie byłam. Ostatnio chyba byłam z Belgijką i z Anetą, jak jeszcze po prostu w zimie, i więc naprawdę bardzo dawno temu. I to by było na tyle z pytań od Martinez23. Pozdrawiam Cię cieplutko. Wiktoria Tkaczyk. Jaki jest Twój ulubiony hobby horse? Waćpan. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Zastanawiałam się nad tym, ale chyba najbardziej zielony. Jakoś tak lubię jakieś tak miętowe, morskie, zielone. Butelkowa zieleń. W jakiej stajni jeździsz? Pro Horses Riding Center. I dla wszystkich, którzy mieszkają na obrzeżach Kobiura, Gostyni, właśnie tutaj na Śląsku, bardzo polecam tą stajnię i no, naprawdę fajniutko. Jaki jest Twój rekord skoku na hobby horsach? W 2022 98 cm, w 2023 95. Jaki jest Twój rekord skoku na koniu? Na koniu skakałam w dwóch stajniach i to nie były stajnie, do których ja chodzę teraz, tylko jedna to była stajnia w Walii, a druga to była stajnia Kuń. W Kuniu chyba skoczyłyśmy 30. Tylko tak, no 30 cm dosłownie, to był taki maluteńki krzyżaczek, a w Walii to chyba 50 cm. Jeżeli nie znajdę, to wstawię Wam tu właśnie filmik z tego skoku, ale raczej go nie znajdę, bo zmieniałam telefon i po prostu mógł mi się usunąć. Ale jak coś, to macie na kanale.
w okolicach lipca, sierpnia, na szorcach na pewno coś będzie. Ile lat jeździsz na hobby horsach? Nie cały rok. Ile masz hobby horsów? No to tu już odpowiadałam. Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Pizza. Lubię pizzę. Ile lat mają twoje hobby horsy? O, matko! I tu jest bardzo fajne pytanie, nie odpowiem na nie, ale zamierzałam zrobić właśnie takie mini filmy, albo jeden film po prostu z historiami moich koni, czyli jakie są rasy, płci, jacy są rodzice po prostu, jeżeli są jacyś z mojej hodowli, jaki mają charakter i tak dalej dla nowych osób, bo wiem, że mój kanał rośnie i jest dużo osób, które po prostu są nowe. Więc chciałabym poopowiadać trochę historii tych koni. Ile masz hobby horsów? To już... A, czy masz jakieś zwierzęta? No to już odpowiadałam. Pozdrawiam cię serdecznie. W ogóle Wiktoria to jest moja imienniczka, więc jeszcze bardziej pozdrawiam. Wojownicza Koko. Ile masz hobby horsów? To już odpowiadałam. Jakie są na sprzedaż? Był ostatni filmik z wyprzedażą, ale ogólnie wszystkie, które jeszcze się przewijają na kanale, nie bójcie się pytać, bo niektóre są już sprzedane, jak na przykład Inid, jak prawdopodobnie Książę i Wednesday, Cherry. No to właśnie one są sprzedane, i ale jak coś to pytajcie. Oprócz Waćpana, Kolejda i tej Pride. Wolisz konie arabskie czy fryzyjskie? O, widzę, że to takie ciekawsze też pytania. Szczerze, ja lubię konie takie duże, masywne, mogą być zimnokrwiste. No więc raczej fryzyjskie. Jaki fuj. Tak, Aneta. Brzydkie. Tak. Kiedyś kochałaś fryzy. Jakie no, zwierzę? No, kocham fryzy, ale one nie są takie. Masz zwierzę, jak tak to jakie? To już odpowiadałam. Od ilu lat jeździsz konno? O matko, chyba dwóch. Jaki jest twój rekord skoku na hobby horsie? No to już odpowiadałam. Wolisz koty czy psy? Psy zdecydowanie. Kiedyś byłam okropną kociarą, ale teraz jest... No, teraz pieski. Jaka jest twoja ulubiona rasa konia? Tu bym się musiała zastanowić, bo to jest pytanie podchwytliwe, ale bardzo lubię konie rasy KWPN i Zangerscheide. To tyle. Serdecznie cię pozdrawiam i lecimy dalej. Dalej mamy... KHT Gold. Ile masz hobby horsów? No to już odpowiadałam. Od ilu lat jeździsz na hobby horsach? Też odpowiadałam. Startowałaś w zawodach jeździeckich? A tak, w stajni Kuń na koniec obozu tygodniowego były zawody. Zajęłam 6. miejsce. A ja 7. Fatalnie mi poszło po prostu. Miałam swojego ulubionego konia, a to były zawody, gdzie się losowało konia i ja wylosowałam tego, którego akurat chciałam. Nie wiem, fart mi po prostu dopisywał. Jest w podsumowaniu obozu ze stajni Kuń, jest film na kanale. Właśnie tam opowiadałam trochę o tych zawodach i po prostu tak się stresowałam, że mój koń chyba to wyczuł i po prostu nic mi nie poszło, nie skoczyłam, zatrzymała mi się. Masakra, ale... Ile masz lat? 12. Gniady czy kary? Gniady. Ja mam jakąś słabość do znajdywania karych koni, które po prostu nagle mi się podobają, więc siłą rzeczy kary, ale też lubię kary, są słodziutkie. Siwy czy kasztanowaty? W sensie tu jest napisane siwy, kasztanowaty, ale domyślam się, że pewnie siwy czy kasztanowaty. Kasztanowaty. Marzy mi się kasztan z odmianami, po prostu piękność. I love it. KHT Gold, serdecznie cię pozdrawiam i lecimy dalej. Paulina Książek. Jaki jest twój rekord skoku? To już odpowiadałam. Pozdrawiam. Hobby Horse Academy Zosik 23. Ile masz lat? 12. Ile chychy uszyłaś? No to 40 bodajże 7. Ile hobby horsów sprzedałaś? Koło 10. Nie wiem, musiałabym to podliczyć. Jak uda mi się podliczyć, to tu będziecie mieli liczbę, jak nie, to nie. Jak czy dalej jeździsz na Waćpanie, czy teraz bardziej na mentorze? Na mentorze jechałam raz w życiu.
Teraz się przesiadłam z powrotem na Waćpana. Mój kochany Waciu, gdzie po prostu... czy jeździłaś na zawody jeździeckie, a jak to ile... A jak tak, to ile razy? Raz. Ile uprawiasz hobby horsing? To już odpowiadałam. Do którego roku życia będziesz uprawiać hobby horsing? Coś czuję, że po prostu będę na nich jeździć długo, a szyć jeszcze dłużej, bo to jest... Ja bardzo, bardzo lubię szyć, lubię eksperymentować, po prostu malować, bawić się tym, kocham to. Więc pewnie nawet jak będę już dorosła, to będę szyć chociażby tak, żeby sprzedawać. Czy masz sztyblety? Mam skórzane z Requisite, nie wiem czy to jest... Bo kupiłam je w Walii i nie wiem czy ta firma jest w Polsce, ale polecają się. Do którego roku... A, tu już ten. Ile masz par skarpetek na konia? Nie wiem. Tu będziecie też mieli liczbę, o ile nie zapomnę. Ile masz par bryczesów? Też będziecie mieli liczbę. Ile koszt... A nie! Bo par bryczesów mam dwie. Ja jeżdżę w leginsach. Nie wiem, jakoś wolę po prostu jeździć w leginsach. Możliwe, że kiedyś sobie kupię breginsy albo coś, a tak to mam jedne bryczesy takie zimowe i jedne takie letnie. Ile kosztuje jedna jazda w twojej stajni, bo w mojej 120 za godzinę? U mnie jest to 80 zł za godzinę i naprawdę fajnie. No i to by było na tyle. Serdecznie wam dziękuję. Mam nadzieję, że się tu nie zanudziliście na śmierć. Mam nadzieję, że odpowiedziałam wam na te pytanka wyczerpująco. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.